Kolejnymi prelegentami są ludzie, którzy są tak naprawdę przyczyną tego całego zamieszania. To są prawdziwi gospodarze, Opolanie, małżeństwo, państwo Mielcarkowie, małżeństwo, które odnosząc się do tego, co powiedział Piotrek, żyje w mainstreamie, walczą z tym mainstreamem, spychani już całkowicie na margines, z tego, co rozmawialiśmy, dostajecie godziny już takie nieludzkie, kiedy pracują już wszyscy na czwartą zmianę, nocne audycje, ale pamiętajcie, że te nocne audycje są audycjami najbardziej wyczekiwanymi. W nocy najlepiej słychać, bo prawie nic nie widać. Dlatego cieszcie się z tego, wykorzystujcie to. Bardzo wam dziękujemy jako gospodarzom, jako ojcu i matce tego całego zamieszania. Brawa dla was i... Spróbujcie przynajmniej odpowiedzieć na pytanie, czy sztuka powinna ulegać presji ideologicznej. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Jesteśmy dziennikarzami, przede wszystkim muzycznymi, chociaż przez czas jakiś zajmowaliśmy się także uprawianiem działalności takiej kulturowej. Mieliśmy tak zwaną debatę o kulturze, nazwa cokolwiek myląca zresztą, ale to zupełnie inna sprawa. A mnie jest łatwiej mówić na taki właśnie temat o sztuce, no choćby z tego powodu, że sam jestem po prostu wykonawcą i uprawiam swoją artystyczną profesję. I stąd też łatwo stosunkowo o pewnych rzeczach mi mówić. Proszę Państwa, chciałem zwrócić uwagę na taki oto cytat, który ktoś kiedyś wygłosił. Mówią, że sztuka jest niezbędna. Bakhtyn jeszcze wiedział do czego. Mam takie wrażenie, że dla wielu ludzi sztuka jest rzeczywiście zbędna. I może zastanawiałem się rzeczywiście, do czego ona mogłaby się przydać. Mój przyjaciel, ksiądz, ojciec Bogdan Kapucyn z Białej Podlaskiej powiedział mi ostatnio, wiesz, no dobrze, polityka, historia i religia to są bardzo ważne rzeczy, ale nie tylko. Jeszcze warto czasem pomyśleć o czymś innym. A zatem nie powiedziałem, że to jest nieważne, powiedziałem, że nie tylko to jest istotne. No i tutaj chciałem się odnieść też bezpośrednio do pewnych rzeczy. Padają takie słowa wielkie o tej Polsce naszej, o tym, jak to trzeba być Polakiem i trzeba ideowo podchodzić do pewnych rzeczy. Z mojej perspektywy muzycznej wygląda to troszeczkę inaczej. Mianowicie ja głównie pracuję z ludźmi z tak zwanej, powiedzmy, lewej strony, choć to zawahałem się tutaj, bo najczęściej o tym nie rozmawiam w ten sposób. I stwierdzenie, które padło, że to jest wszystko jakby ideologia zła, w stosunku do pewnych ludzi jest co najmniej niewłaściwe. Znam wielu ludzi, których bym nigdy o takie coś jakby nie posądził, nie pomyślałbym nigdy o nich w ten sposób, choć są to ludzie, którzy nie wyznają, a przynajmniej tak sądzę z różnych jakby informacji, które mi dostarczają, nie wyznają do końca takiego poglądu jak ja. No właśnie, a dlaczego z nimi współpracuję? No ano dlatego, że po mojej stronie nie bardzo mam z kim po prostu pracować. Choćby dlatego, że no po prostu nie ma takich wykonawców, no nie ma takich muzyków, którzy wyznawaliby podobne myślenie o muzyce jak ja. Pracuję z ludźmi z lewej strony, bo oni po prostu często na tym się znają. No i taka jest prawda. Będę zresztą o tym też mówił przy prezentacji mojej płyty po godzinie 18 dotyczącej w radiu, dotyczącej Ewangelii. No bo tak to wygląda. Najczęściej agrywałem na wielkich festiwalach, tych polskich i zresztą zagranicznych też, ale te wszystkie duże festiwale polskie to są organizowane przez zwolenników lewej strony,
którzy oczywiście uprawiają tam swoją działalność, prawda, ideologiczną i to na wielką skalę, robią różnego rodzaju warsztaty, leżenia na trawie, wiązania butów, oddychania lewym płucem i tak dalej, tak, dieta, czy też wykłady na temat tego, że wszystko jest penisem, wystarczy spojrzeć na wieżowce, pas kultury, wszystko jest nic innego jak penis. Więc oprócz tego, że jest tam mnóstwo tego typu rzeczy, tam są po prostu niejednokrotnie świetne koncerty, znakomici wykonawcy. I jest tam dużo ludzi, którzy po prostu się na tym znają. Oni tam przychodzą, bo oni się na tej sztuce rzeczywiście znają. I z jednej strony oczywiście są stricte ideologiczna działalność, tak jak mówię, no, czy O-Festival, czy Ethnoport, czy Globaltica, czy tego typu wielkie festiwale, wszystkie są lewackie. No to dobrze, źle robię, że jestem na takich festiwalach. No tylko, drodzy Państwo, no, a gdzie są jakieś inne festiwale? No nie ma, nie ma. No tyle było pięknych słów o tym, rzeczywiście Polska, no wszystko tak żeśmy zbudowali. No tak, tylko że, no tylko że ja mam czasami wrażenie, że w niektórych aspektach za PRL-u było lepiej niż dzisiaj. No były przynajmniej jakieś kabarety. No jeśli wychodził koleś z odpowiednią fryzurą, to nie trzeba nic było mówić. Wszyscy wiedzieli, że to Edward Gierek, prawda? I tak dalej. No dzisiaj po naszej stronie nie ma. No słyszę bardzo piękne rzeczy, poważne, bardzo wzniosłe. No ale kurczę, to co, to już będziemy tacy wszyscy smutni, poważni i tak już na amen. No, kolejna sprawa, tradycja, kategoria obcego. Najpierw zacznijmy od tejże właśnie tradycji. Co to jest tradycja? No w pewnym sensie też fajnie powiedział doktor Przybył na początku, bo on mówił o tym, że należy czytać z uwagą pewne rzeczy i coś odrzucić, coś przemyśleć, w ogóle żeby myśleć. To mi się bardzo podobało. No przecież tradycja to jest nic innego jak zaktualizowany obraz z przeszłości. Jak powiedział, no nie możemy pewnych rzeczy traktować jak 200 lat temu, bo to jest absurd, no to jest anachronizm i taka jest prawda. Kategoria obcego, no też tutaj mówimy, Boże, wszyscy obcy nas tutaj już właściwie zaorali, a my tutaj nic. No ale z drugiej strony, tak jak uczył mnie i doktor Nowak, i profesor Gruszczyńska z etnomuzykologii na Uniwersytecie Warszawskim. No, dzięki tak zwanej kategorii obcego poznajemy też w dużej mierze swoje rzeczy. Odróżniamy, co jest dobre, co jest złe. Oni robią tak, my robimy tak. Oni to robią inaczej, my robimy inaczej i tak dalej, i tak dalej. No, ja nagrałem różne rzeczy, no i nagle dowiedziałem się od pewnego zakonnika, że jazz to jest muzyka niechrześcijańska. No Boże Święty. Ja się zajmuję muzyką instrumentalną. No to co? A to wiadomo, czy dźwięk E jest chrześcijański, a Fis jest niechrześcijański. Jak można w ogóle tak jakby podchodzić do rzeczy? No niepojęte to jest dla mnie. Rozumiem, że są piękne idee, ale ja oczywiście jestem człowiek przyziemny i wyznaję zasadę, jak mówi poeta, ponieśmy za ideę śmierć tak, ale nie zaraz. Śmierć tak, ale nie zaraz. No właśnie, i ja nie rozumiem tego. Czasami też nie pojmuję czegoś takiego, że no Boże, ja słucham muzyki, ona mi się albo podoba, albo mi się nie podoba. No nie muszę się zastanawiać, czy on jest po tej właściwej stronie, czy nie. No jest, nie wiem, Charlie Hayden, który był mocno sympatyzującym z komunizmem człowiekiem, ale nagrywał rewelacyjne płyty i koleś świetnie grał na kontrabasie i nagrał taką płytę z hymnami komunistycznymi, hiszpańskimi i latynoamerykańskimi. No coś niesamowitego. Instrumentalnie oczywiście, bez komentarzy ideologicznych. Ja po prostu tego słucham, bo to jest fajne. No, lubię słuchać różnej muzyki. Nie muszę się naprawdę zastanawiać, kto po której stronie stoi. Jak w ogóle rozmawiam ze swoimi kolegami, no to oprócz tego, że ktoś ma takie czy inne poglądy, jeszcze mamy 125 tematów innych do rozmowy. Nie wiem, lubimy dowcipy, lubimy sobie pośpiewać brzydkie piosenki na przykład, prawda? I to jest też fajne. No, chciałbym, żebyśmy, jak mówię, po tej lewej stronie są te kabarety, one są głupie, ale są.
a po naszej właściwie nie ma nic. No to dobrze, gram te lewackie festiwale. No jeśli wskażecie mi jakiś inny, na którym mógłbym zagrać, no to chętnie bym zagrał. No ale takich nie ma. Jeżeli jest Radio Maryja i ten taki katolicki kicz piosenkowy typu Barka, no to ja wymiękam po prostu. No, Katopolo, no, młodzi ludzie, tak jak mój syn, no, po prostu no fajnie, mówi, no dobra, podoba mi się to, no ale jak słyszę takie różne rzeczy, no to sorry, wiesz, nie wchodzę w to. Lubię Słonia, innych raperów i to jest, bo mnie kręci, bo oni mają bardziej spojrzenie takie krytyczne jakby na rzeczywistość. Teraz ja zostawię mi 3 minuty, bardzo za dziękuję. Ale zawsze tak jest, jak prowadzimy razem audycję, to Jacek ma oczywiście więcej do powiedzenia. Ja siedzę w tych papierach, sprawdzam, usiłuję coś mądrego powiedzieć, a on bez kartek i tak mówi lepiej ode mnie. Ale mówimy o ideologii w sztuce, ideologii w ogóle, jak bardzo mocna jest ideologia i jak o tym wie oczywiście ta lewa strona. Przypomniał mi się film Woody Allena, który jest tak przez niektórych bardzo znienawidzony, ponieważ on jest po tej drugiej stronie. Ten film nazywa się, prawdopodobnie to chodziło o to morderstwo, tajemnica morderstwa na Manhattanie. I tam jest taki fragment, jak jego żona wzięła Woody Allena, czyli swojego męża, wzięła do teatru na operę Wagnera, po czym on od razu wychodzi z tej opery i mówi, nie mogę już więcej, ona za nim leci. A ona pyta, dlaczego? Wiesz co, jak jeszcze posłucham kilku dźwięków Wagnera, to zaraz napadnę na Polskę. No więc tu jest już sprawa, jak silna potrafi być ideologia w muzyce. No właśnie, ale to na co zwrócisz uwagę? Boże, jeżeli ja słyszę właśnie, że coś jest niechrześcijańskie, jazz na przykład, no Boże, no to ja dzwonię do mojego kolegi właśnie Kapucyna i mówię, Boguś, co byście zrobili? Mówię, żeście nagrali niechrześcijańską płytę, wydali, prowincja warszawska, Kapucyni. A on mówi, jak to co? A mówię, no chłopie, no wydałeś płytę moją, zbliżam się k tobie, pieśń wielkopostna. On mówi, to przecież chrześcijańskie. Mówię, ale zagrane przez jazzmenów, niechrześcijańskie to jest. Mówię, co ty robisz? A on mówi, ktoś to powiedział. Mówię, no pewien zakonnik. A on mówi, wiesz co? Co jest? Ktoś mnie zasmucił strasznie stary. To ja muszę wszystkie swoje płyty wyrzucić. Chyba pójdę na stację benzynową i 0,5 litra kupię. No, no właśnie, kończymy i chciałbym jeszcze, ale ja kończymy. Ja dopiero zaczęłam. A ty dopiero masz 20 minut. Nie, ale spróbuję w takim ogromnym skrócie powiedzieć. Nie patrzę na zegarek. O co? Andrzej nie patrzy na zegarek, ale ja patrzę. O co mi chodzi? Dobrze, możecie mnie tutaj bić z każdej strony. Chodzi o to tak, diagnoza. Wiemy, wszyscy wiemy. Tutaj mówi się o historii, o religii, o teologii, o polityce. My to wszystko wiemy. To jest diagnoza, ale mnie interesuje, co my mamy z tym zrobić. W jakim. Ale zwróć uwagę na jedną rzecz, bo to jest właśnie ważne. Słuchajcie, ja gram w zespołach takich, tak zwana polska muzyka tradycyjna. Czyli ludzie, którzy badają kulturę wiejską, chłopską i tego typu rzeczy, pieśni religijne, taneczne. To są wszystko ludzie o lewicowych zapatrywaniach. Ja te pieśni wielkie, religijne odkryłem dzięki takim ludziom właśnie. Bo oni się tym interesują. Często dla drugiej strony też jakieś w ogóle nieistotne. W ogóle sztuka jest mała, są jakieś tam wiejskie pieśni. Ktoś mówi do mnie, to co, to my mamy, chcę, żeby ludzie śpiewali, widziałem marynę razem, mówię, nie chcę. Tylko myślę sobie, dziewczyno, nie znasz w ogóle muzyki ludowej, więc nie wypowiadaj się na ten temat. Nie mówię o, widziałem marynę razem, mówię, nie mówię o czymś zupełnie innym. Jest cała masa naprawdę niezwykłych rzeczy, które są po prostu promowane. Tak. Ludzie po lewej stronie chodzą, śpiewają pieśni adwentowe, wielkopostne. Tak. Już muszę ci wyrwać mikrofon. Więc tak, mówiliśmy o mediach głównego nurtu. To nie jest, są media, to jest po prostu mediokracja. Dlaczego tak jest? Dlatego, że tam wszyscy słuchamy radia, niezależnie od tego, czy to jest głównego nurtu, czy to jest jakiś RMF, czy jakieś jeszcze inne radio. Wszystko jest to samo. Te same piosenki szmirowate,
I tutaj się zgodzę z Janem Peszkiem, który jest zupełnie na antypodach, jeśli chodzi o moje spojrzenie na świat. On mówi, że promuje się piosenkarzy, piosenkarki bardzo kiepskie, nieutalentowane. Nawet on to dostrzega. On dostrzega ten problem. Nie wolno nam jako muzykom, ja też jestem muzykiem, co prawda nieczynnym, ale... W stanie spoczynku. W stanie spoczynku. I na co dzień słucham bardzo dużo muzyki, ale co musimy zrobić, żeby się od tego uwolnić? Bo my nie możemy walczyć z tym, co jest, dlatego że nie mamy takich narzędzi. My możemy to odrzucić, możemy nie słuchać tego, nie oglądać telewizji, nie słuchać tych durnowatych piosenek, nie oglądać Festiwalu Opolskiego, gdzie oczywiście... Ja na przykład nie oglądam. Nie słucham. Ja też nie oglądam, bo od razu się denerwuję, bo nie jestem w stanie tego... No właśnie, ale widzisz, a mówimy, żeby na wesoło pewne sprawy podchodzić też, bo kurczę... Za chwilę, w pewnym momencie domyślałem, że już tutaj, nie wiem, wywieszę jakąś flagę w ogóle, no, jakiegoś strasznego smutku. Natomiast myślę, że tutaj skończymy i ja bym chciał zakończyć takim pięknym zdaniem. Profesora mniemanologii stosowanej Jana Tadeusza Stanisławskiego, który mówi, drodzy słuchacze, i to by było na tyle. Brawo! Dobrze, ja będę trzymać dwoma rękoma. Więc tak, stworzyć oddolny nurt, ponieważ nic nie zrobimy z głównymi mediami, bo nie mamy takich narzędzi. Możemy tylko stwarzać środowiska, to już było tutaj powiedziane, w jaki sposób należy z tym walczyć. Należy też samemu zadbać o rozwój. Słuchać dobrej muzyki. My, każdy z nas osobno, to jest najważniejsze, a nie tam czekać, że ktoś nam poda na tacy jakąś instrukcję, to jest dobre, a to nie jest dobre, tego słuchajcie, a tamtego nie. Nie, my musimy na tyle wyrobić w sobie gust, że będziemy wiedzieć i po jakimś czasie odrzucimy to na 100%. Więc stwórzmy jakieś alternatywne środowisko, stwórzmy jakieś własne rozgłośnie, jakieś własne festiwale. Zapraszajmy, bo są ludzie, tylko trzeba dobrze ich poszukać. Stwórzmy świetne koncerty, trzymające się w tradycji kultury ludowej. Można stworzyć na przykład takie potańcówki do kapeli ludowej grającej na żywo. To nie musi być disco polo. I jeszcze jedną rzecz powiem, disco polo to nie jest muzyka ludowa. Także nie dajcie sobie tego mówić, to było specjalnie wykreowane w latach 80., ponieważ w radiu nie mówi się w radiu puszczać, ale powiem puszczać, przestano muzykę melodyjną, ładną, taką, którą kiedyś śpiewała Irena Santor, śpiewała Irena Jarocka i te wszystkie Sława Przybylska, German, tego nie było, bo zaczęła być fala tych rockowych, te Lombardy, wszystkie systemowe, to są systemowe zespoły, Lady Punk, specjalnie to zrobiono, dlatego żebyśmy poszli w jakąś inną stronę, to była też jakaś manipulacja medialna i stąd właśnie powstał kierunek disco polo, ponieważ w nas jest coś takiego, że chcemy słuchać melodyjnych piosenek. Mi się wydaje, że tak tylko już, tylko słuchajcie, polska kultura to dla mnie i Demarczyk, i Grechuta, i Konwicki, i Cholubek, i Leszek Długosz, i Anna German, i mnóstwo innych ludzi. Nie tylko te jakieś takie wielkie, już powstanie styczniowe się skończyło, nie wszyscy o tym wiedzą, ale czasami mam wrażenie, jak słyszę takie niektóre, bo tam gdzieś na obczyźnie, ale jaka to obczyzna, tam ze Szwecji 2 godziny już jest w Warszawie, no już tak nie opowiadajmy takich XIX-wiecznych tym językiem, bo potem się mój syn ze mnie śmieje. Nie? No więc... Dobrze, organizujmy festiwale, koncerty, chodźmy na te koncerty, bierzmy czynny udział oddolnie.